Odwróciłaś twarz w stronę okna i palcami łapałaś promienie słońca, pulsujące pomiędzy liśćmi mijanych drzew. Światło wygładziło zmarszczkę przy ustach, którą tak uwielbiam. To pierwsze, co zauważyłem. Jaki typ kobiety ci się podoba? Blondynka z jasnymi oczami. Uśmiechnęłaś się i wtedy wokół ust pojawiły się ślady stóp maleńkich jaskółek, które wyleciały z okolicy serca. Po wszystkich życiowych zakrętach człowiek prostuje się przed każdą przeszkodą. A ja nie chciałam zachować niczego dla siebie, choć rozum okazał się bolesną wysypką. Głos, którego pragnęłam, należał do ciebie. Wgłębienie przy ramieniu, sposób, w jaki zakładasz nogę na nogę. Gwałtowny wybuch śmiechu i ciche parsknięcie. Uśmiechnięte słowa dla innych, biodra, które przesuwają się do mnie tuż po śladzie mojej dłoni na pupie. Zmrużenie oczu, czy choćby puszczenie oczka i wszystko, co pociągało mnie w innych, pragnęłam w tobie. Przez chwilę zawahałaś się, kiedy powiedziałam, że masz kolana i dłonie podobne do S. Twoje ramię poruszyło się mniej więcej centymetr do przodu i wróciło na swoje miejsce. Choć dzieliła nas szerokość kawiarnianego stołu, to wbiło się w mój brzuch i przewróciło na ziemię. Po raz pierwszy pomyślałam wtedy, że nie chciałabym ciebie nigdy zranić. Jaki typ kobiet ci się podoba? Spytałaś po kilku miesiącach, kiedy już bezkarnie wodziłam palcami po twoim karku. Coś pomiędzy kurwą a świętą, czyli cała ja. Zawołam z zachwytu i rozprostowałam dłoń, żeby szybciej przyciągnąć cię do siebie. Zanurzyć nos w zapachu tuż za uchem i przesuwając mocno zaciśnięte palce po ramieniu, móc ugryźć cię w kark. Odwróciłaś się i polizałaś mnie po ustach. Cofnęłaś się kilkanaście centymetrów i zachichotałaś, kiedy straciłam równowagę. Sunęłaś ręce na moje łopatki i pociągnęłaś na siebie. Mogłam rozsmakować się w twojej ślinie i czuć, jak język cofa się przede mną i po chwili napiera w niemych poszukiwaniach. Przewróciłaś mnie bez wysiłku i mocno zacisnęłaś uda wokół moich bioder. Rozlewający się falą pożądania, dylemat, czy czekać, aż znajdziesz się na tyle blisko, że poczuję, jak twoja cipka otwiera moją, czy może podnieść się, żeby przysunąć dłońmi po plecach, rozchylić pośladki, unosić cię na sobie, czując piersi i czując twój oddech przy uchu. Zamknęłaś mnie w swoich ramionach i tuż przed rozlewającą się falą mocno wbiłaś we mnie paznokcie i ugryzłaś w miejscu, gdzie pomiędzy, a na zawsze. Może to wszystko jednak zaczęło się dużo wcześniej, bo jednocześnie uniosłaś ręce, splotłaś je na karku, żeby rozładować napięcie pierwszego spotkania i oblizałaś smak pierwszego łyku wspólnej kawy. Zauważyłaś, jak płatki mojego nosa rozszerzyły się zachwycone odkryciem ciebie. I mimo, że spędziłyśmy nieco czasu spierając się, kto na kogo trafił, to pod koniec każdego dnia przestawało mieć to znaczenie. Czasami też rano, przed pracą, w przerwie między spotkaniami, po obiedzie, przed spacerem, po zakupach, przed snem i w środku nocy. Jaki typ kobiet ci się podoba? Nie ma żadnego typu i nigdy nie było. We wszystkich kobietach szukałam tylko ciebie. I kiedy wydawało mi się, że nie mogę się bardziej odsłonić, ty w ogóle tego nie skomentowałaś. Miękki brzuch pozostał bez tajemnic, a ty mufnęłaś mnie tylko uśmiechem i on nie odezwała się ani słowem. Mijając kolejne zakręty, zerkałam na twoją szyję, ramiona i uda. Odwróciłaś się. Jestem tutaj. Wiem. Sięgnęłam po twoją dłoń.